imię Trójcy Przenajświętszej, Ojca, Syna i Ducha Świętego, ku czci niepokalanego serca Przenajświętszej Maryi Panny, ja, brat Honorat, grzesznik nikczemny, oświadczam wobec Majestatu Bożego i Przenajświętszej Matki Bożej i mojej i wobec całego niebieskiego dworu, że jestem niczym i że nie mam nic takiego, czym by wolno mi było rozporządzać i oświadczać ostatnią wolę moją względem rzeczy doczesnych, jak względem mego ciała i duszy, bom to wszystko z miłosierdzia Bożego miał szczęście oddać już dawno Panu mojemu przez śluby zakonne, przez które wyrzekłem się nie tylko prawa do wszelkiej własności, ale i prawa troszczenia się o ciało moje i używania własnej mojej woli. A jeżeli nieraz tę ofiarę naruszałem wiarołomnie, to wyznaję, iż przez to krzywdziłem tylko mego Pana i oblubieńca mej duszy i że jestem przez to Mu dłużny. Prawa jednakże do tego rozporządzania nigdy sobie nie rościłem i nie roszczę, bo się go tylokrotnie i uroczyście na jego korzyść zrzekałem i zrzekam na nowo i wiem, że mi się nie godzi czynić testamentu w ścisłym jego znaczeniu, z czego niewymownie szczęśliwy jestem. Poprzestaję przeto na uczynieniu tego duchowego testamentu i oświadczeniu mojej ostatniej woli względem usposobienia w mojej duszy, to jest, jakie pragnę mieć w ostatnią godzinę śmiertelnego mego życia.
poznaję i wyznaję, że całe życie moje było pasmem nieprzerwanym ciągłych boskich dobrodziejstw, które z nieprzebranej dobroci Jego odbierałem ciągle, począwszy od pierwszej chwili poczęcia aż do tego momentu, których nie oceniałem ani za nie dziękowałem, jak byłem powinien, przez co stałem się Bogu dłużny. Teraz przeto radbym się uiścić z tego długu i dlatego przez serce Jezusa i Maryi składam naprzód nieskończone dzięki Bogu mojemu, że raczył uznać przed wieczną miłością ukochać i z tej miłości stworzyć mnie na obraz i podobieństwo swoje, obdarzając rozumem i wolą, abym mógł Go znać i kochać i przeznaczając mnie do wiecznego weselenia się ze sobą. Naprzód zagłębiam się w przepaści nicestwa mego przed majestatem jedynego przedmiotu miłości mojej i tarzając się w prochu i błocie mojej nędzy, wytężam wszystkie moje siły i władze dla oddania mu należnego pokłonu, czci, uwielbienia i chwały.
pragnąc Go uczcić z taką miłością, pokorą i uszanowaniem, z jakim oddaje Mu cześć najsłodsze serce Przenajświętszego Człowieczeństwa Jezusa Chrystusa, Niepokalanej Maryi Panny, święci aniołowie i serafiny, święty mój ojciec Franciszek i wszyscy święci, z najgorętszą żądzą, abym mógł się cały wyniszczyć dla tego uczczenia i cały się w uwielbieniu Jego zaryć. I pragnę dlatego głównie być zbawionym, żebym mógł Go przez całą wieczność wielbić. Gotów jednak jestem wszystko poświęcić i wyrzec się szczęścia swego doczesnego i wiecznego, aby On tylko od wszelkiego stworzenia nieba i ziemi był chwalony i wielbiony na wieki. Wszystko, co kocham.
Na świadków tej ostatniej woli mojej wzywam świętego Józefa, świętego Franciszka, świętego Antoniego, świętego Feliksa i wszystkich świętych patronów moich i za wiarygodność własnoręcznie podpisuję. Brat Honorat, bluźnierca i rozpustnik ostatni i wielki niewdzięcznik. I pieczęcią, jaką Zbawiciel wyraził na chuście świętej Weroniki, ja ten testament pieczętuję, aby to przenajświętsze oblicze sięgnęło łaskawym wejrzeniem na Ojca Niebieskiego i służyło na wynagrodzenie zniewag przeze mnie w kościołach Jego wyrządzonych i wyjednało miłosierdzie wiekuiste dla mnie. Cały ten testament duchowny i wszystkie zapisy i oświadczenia ostatniej woli mojej składam w sercu Pana Jezusa, razem z całym zakonem, błagając je, aby raczyło je przyjąć łaskawie i zachować na całą wieczność. Poprawić to, co poprawy wymaga. Oddaję go w opiekę przenajświętszej opiekunce mojej duszy, mojej Pani i Właścicielce, Przenajświętszej Maryi Pannie. Za wykonawcę tego testamentu upraszam pokornie świętego anioła stróża, któremu też polecam i duszę moją, aby ją po wyjściu z ciała zaniósł przed tron Zbawiciela i był jej orędownikiem, aby oczyszczona ogniem miłości Bożej mogła go na wieki oglądać i w miłości Jego trwać bez końca.